I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 2 rozdział, 15 werset. Kiedy Adam został umieszczony w ogrodzie Eden, jego zadaniem było nie tylko uprawiać go, ale także strzec. To jest bardzo znaczące. Użyte tutaj słowo strzec jest tym samym słowem w języku hebrajskim, które odnajdujemy w 1 Mojżeszowej, 3 rozdział, 24 werset, gdzie cheruby i płomienisty miecz wirujący miały strzec drogi do drzewa życia po upadku człowieka. To oddaje znaczenie tego słowa. Dlaczego Adam miał strzec raju? Czyhało na niego niebezpieczeństwo. Wąż czaił się nieopodal. W tym punkcie Adam zawiódł, a wąż znalazł przystęp do Ewy. Dalszy ciąg tej historii dobrze znamy. Znajdujemy tutaj pouczenie, że nie ma to żadnego znaczenia, jak idealne są warunki, w których się obracamy. Zawsze musimy strzec naszych własnych serc. Jak napominał Salomon, czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Przypowieści Salomona, 4 rozdział, 23 werset. Walka rozpoczyna się tutaj, więc musimy strzec naszych serc przed pułapkami zastawionymi przez ten świat, nasze ciało i przez diabła. Nawet jeśli wszystko wygląda dobrze, właśnie wtedy jesteśmy w największym niebezpieczeństwie. Mamy wielki przywilej, że posiadamy idealne warunki do duchowego rozwoju. Mamy Pismo Święte pełne miłości, wsparcie oraz społeczność z naszymi braćmi, niebo otwarte i wiernego, współczującego arcykapłana. Mimo to czyha na nas niebezpieczeństwo. Uderzający przykład tego będzie miał miejsce w czasie tysiącletniego królestwa. Pod koniec tysiąca lat szatan będzie wypuszczony ze swego więzienia i poprowadzi narody do rebelii przeciwko Panu Jezusowi. Można by się spodziewać, że ludzie nie usłuchają Jego głosu po tym, jak doznają błogosławieństw tysiącletniego królestwa. Nic podobnego. Oby nasze serca były ogrodami zamkniętymi. Porównaj Pieśń nad Pieśniami, 4 rozdział, 12 werset. Kiedy kroczymy przez ten zły świat. Brian Reynolds.